Pewnie wiesz, jak zadawać pytania po hiszpańsku, ale czy odpowiednio je intonujesz? Buenas, witam Cię na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un Momento, por favor, i wyjaśnię Ci w nim, jak intonować pytania w języku hiszpańskim. Pytania mogą być zamknięte lub otwarte. Pytania zamknięte to takie, na które w odpowiedzi możemy powiedzieć sí, czyli tak, lub no, czyli nie. Pytania otwarte to takie, na które możemy udzielić dowolnej odpowiedzi. W języku hiszpańskim, w przypadku pytań zamkniętych, na które odpowiadamy tak lub nie, intonacja jest taka jak w języku polskim, czyli wzrastająca. Zobaczmy kilka przykładów. Gdy chcemy kogoś poprosić o pomoc, a nie wiemy, czy ma na to czas, możemy zapytać ¿Tienes tiempo? Masz czas? ¿Tienes tiempo? Albo gdy idziemy ze znajomymi do kina i chcemy zaprosić kogoś jeszcze, możemy zapytać ¿Vas con nosotros? Idziesz z nami? ¿Vas con nosotros? Albo gdy szukamy koleżanki i nie możemy jej znaleźć, możemy zapytać ¿Sabes dónde está Ana? Wiesz, gdzie jest Ana? ¿Sabes dónde está Ana? Oho, w przypadku pytań otwartych w języku hiszpańskim intonacja jest opadająca. Są to pytania, na które nie możemy odpowiedzieć tak lub nie, bo byłoby to nielogiczne. Zobaczmy kilka przykładów. Gdy poznajemy kogoś nowego, usłyszymy pytanie ¿Cómo te llamas? Czyli jak się nazywasz? ¿Cómo te llamas? Albo gdy widzimy, że ktoś zakłada buty, jest gotowy do wyjścia, możemy go zapytać ¿A dónde vas? Czyli dokąd idziesz? ¿A dónde vas? A gdy zapisujemy się na jakieś zajęcia, to w recepcji mogą nas poprosić o numer telefonu, pytając ¿Cuál es tu número de teléfono? Jaki jest twój numer telefonu? ¿Cuál es tu número de teléfono? I spokojnie, w Hiszpanii wystarczy mówić 3, 8, 9, 0 i tak dalej. Nie trzeba tłumaczyć tych wielkich 695 i tak dalej, i tak dalej. Zwróć uwagę na słówka, od których zaczynały się te pytania. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Cuál? Są to słówka akcentowane i to właśnie w nich musimy zaznaczyć ten akcent naszym głosem. Y ahora, ¿todo está claro? ¿Qué opinas? A teraz zadanie dla Ciebie. Napisz w komentarzu pod tym nagraniem przykład pytania otwartego, które ma intonację opadającą. Znając te zasady intonowania pytań w języku hiszpańskim, bez problemu odróżnisz pytania od stwierdzeń. Więcej takich przydatnych wskazówek jest w aplikacji Język w 15 minut i w kursie Hiszpański w 3 miesiące. Linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Obserwuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!